Cześć, Norski, bardzo serdecznie. Dzisiaj w takiej nietypowej, powiedzmy, grze będzie to gra jakby pod tytułem Co byś wolał, tak? Would you rather? Po prostu będzie po angielsku, więc mam nadzieję, że większość i tak ja zrozumiem i wy zrozumiecie, a wy jesteście mądrzejsi ode mnie, więc myślę, że na spokojnie zrozumiecie. Na sam początek oczywiście zostawcie łapkę, zaraz sobie wleci intro i zacznijmy ten chory shit, bo niektóre pytania po prostu są tutaj tak chore, że to po prostu krew mrozi w żyłach, ale zobaczymy, cóż LJ wolałby bardziej. Zostać kotem czy zostać psem, czy być kotem, być psem, nieważne. Tak czy siak, oczywiście najpierw intro. W takim razie, co byś wolał? Ogólnie to jest, powiedzmy, na waszą też troszeczkę prośbę, ponieważ kiedyś się was pytałem, czy chcielibyście coś takiego i powiedzieliście już tak, no to nawet ostatnio ktoś mi przypomniał w komentarzach, więc no... Okej, okay. Co byś wolał, być kotem czy być psem? No ja bardziej jednak wolę psiaki i jestem w większości. Dobrze, jak tu się dalej porusza? Czy mam kliknąć w ten sposób? Okej, okay. Co byś wolał, być pomalowany przez Van Gogha czy być pomalowany przez Da Vinci? Jednego i drugie nazwisko jakoś gdzieś tam kojarzę, ale bardziej powiedzmy Da Vinci, namaluj mnie jak tą swoją Monę Lizę. No to myślę, że Da Vinci. Okej, jestem w większości, jest okej. No powiedzmy, jaki mam cel? Cel mam na pewno, żeby w większości być w większości. Masło maślane, nieważne. Zobaczymy, cóż dziwnego, powiedzmy, trafimy. Dobra, co byś wolał? Jakimś epitetem po prostu, żeby kończyć każde zdanie, co? I... true F-bomb in every sentence. Ja se to muszę przetłumaczyć, bo ja kuźwa nie wiem, o co chodzi. Czekaj. Racjal epitete. Tak, dobrze napisałem? Nie, racjal epitet, normalnie. To jest? Angielski, kuźwa. Epitet rasowy. Coś pod kątem rasizmu, tak? Nie mam pojęcia, co to jest, wybieram to. Jestem w większości, super. Jeżeli wiecie ogólnie dokładnie, co to jest, to możecie mi przetłumaczyć. W większości nie muszę rozumieć, tak? Nie jestem, kuźwa, Anglikiem. Jestem Polakiem, umiem mówić po polsku. Cebula. Okej. Okay. Co byś wolał? Być histerycznie... zabawny, historically, no to tak mi się kojarzy, że być absolutnie piękny. No jakby człowiek był piękny, ale nie był zabawny, to trochę lipa, ale jakby był zabawny, nie był piękny, to też trochę lipa. W sumie ja jestem trochę zabawny, ale nie jestem piękny i też trochę jestem piękny i nie jestem zabawny. Error w mózgu, dobra. Powiedzmy, że być absolutnie piękny. No powiedzmy, zdania i tak są bardzo, bardzo równo podzielone. Okej, co byś wolał? Nigdy nie grać, czy nie zagrać w żadną komputerową grę. To dla mnie jako, kurde, gracza, no to w tym momencie to troszeczkę było przerąbane. Nigdy nie zobaczyć żadnego wideo z... na komputerze po prostu nie zobaczyć żadnego wideo. Znaczy... zawsze zostaje podłączenie się do konsoli i też mogę sobie oglądać YouTube'a, więc powiedzmy, że mogę wybrać to. Okej, okay. Ludzie wolą nigdy nie grać na kompie. No ja lubię sobie czasami, jeżeli się trafi jakaś fajna gierka, to wiadomo, fajnie się gdzieś tam gra w jakieś gry. Nieważne. Następny, co byś wolał? One average house in the middle of... jakiś mieć dom w środku miasta? Mieć dom mile, czy tam no po prostu daleko, kurde, od cywilizacji po prostu. Czyli bardziej w mieście, czy bardziej jakby poza miastem? No zależy. No wiadomo, gdzieś tam jednak czasami człowiek potrzebuje gdzieś tam do miasta, pójście coś, no myślę, że jednak w środku miasta. No ludzie tutaj wolą jakby poza cywilizacją. No idziemy dalej. Co tu mamy? Co byś wolał? Nigdy nie mieć grocery shop again? Grocery, co to kuźwa znaczy grocery? Sklep spożywczy, okej, okay. No nie wiedziałem, pierwszy raz tak naprawdę widzę to słowo, ale może dzięki temu się troszeczkę angielskiego nauczę, może wy też? Jeżeli tak, to możecie łapkę zostawić. Żule na prawo i lewo, nieważne. Nigdy nie jeść, no to wolę do pralni nie jeść. Zresztą ja i tak nigdy nie chodzę do pralni. Ja se sam piorę w domu, se w ręce przepiorę, kuźwa w misce se przepiorę. Po co ja mam jeść na jakąś pralnię? Ale to jest powiedzmy bardziej pod kątem zachodnich. Wiadomo, tam mają pralnie, tam nie mają w sumie pralek w domu, więc powiedzmy, że wtedy to by było bardziej zrozumiałe. Okej. Okay. O kurde. Jeśli masz maczetę, czy tam, no masz maczetę, co byś wolał? Amputować sobie... Nie, amputować stopę u dwóch kolegów, czy tam dwóch przyjaciół, amputować jedną ze swoich stóp. Dobra, czyli widzę, już wjeżdżamy na chore pytania. Okej. To jest bardzo trudne pytanie w tym momencie. Dajcie mi maczetę, może zdecyduję. Nie, głupio o tym gadam. Głupoty. Przyjaciele, czy samo się... Dobra, będę samolubem, sorry. Będę samolubem, przyjaciele, trzymajcie się ode mnie z daleka, jak będę miał maczetę. Pamiętajcie, jestem wszystko w porządku, tylko gra. Są głupie pytania, nieważne, ale powiedzmy, że musicie na nie odpowiedzieć, no to trzeba. Okej, okay. Final, nie mam pojęcia, co to kurde jest, ale wezmę sobie to. Jestem w większości, jej, chociaż w sumie porówno tak naprawdę, więc nie ma sensu. No wiadomo, nie wszystkie pytania są tutaj w ogóle jakkolwiek fajne, śmieszne i tak dalej.
no ale chociażby to z maczetą, no to było dosyć niecodzienne pytanie, to musicie przyznać. Would you rather be famous in this lifetime, czyli być po prostu, no prawda, znany, czy tam szanowany, no famous to bardziej po prostu znany, tak? Sławny, o tak. Czy co, go down in the history books? Nie, ja wolę by być sławny teraz, poza życiem to już mnie to kuźwa nie interesuje tak naprawdę. Okej, okay. Co byś wolał? Pracować 10 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu, pracować 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. No raczej większość by wolała pracować więcej, ale krócej i nawet ja bym wybrał to, więc myślę, że wiadomo, można się wyeksploatować po prostu troszeczkę szybciej, ale za to te kilka dni potem można sobie odpocząć, więc to jest bardzo fajna, myślę, opcja i większość dlatego tak wybrała. Dobra, co byś wolał? Not be able to feel any pain, czyli nie być zdolny do czucia jakiegokolwiek bólu. No nie odczuwalibyśmy po prostu bólu. Ktoś by nam zasadził plaskacza, no nawet się nie uderzyłem, bo jestem machnąłem, nieważne. Jak się bije samemu, to jest w ogóle głupota, ale po prostu wiecie, jakby ktoś nam zawalił w piąchy, w twarz czy w coś tam, to po prostu byśmy nic nie czuli. Co? Mieć ekstremalnie tle, nie wiem co znaczy, pewnie jakieś twarde czy coś, brit tle. Kruche, ojejku, to wręcz przeciwnie, czyli mieć ekstremalnie kruche kości, no to wolałbym raczej nie czuć bólu i to jest raczej moim, 7 osób po prostu woli czuć ból, to są jakieś bardzo dziwne osoby, ja się do tego nie ustosunkowuję, do widzenia, idziemy dalej. Co byś wolał? Mieć na pierwsze imię refrigerator, nie wiem co to w ogóle może znaczyć, i mieć na pierwsze imię dishwasher, to ja bym sobie wziął dishwasher, bo dishwasher to jest, prawda, ten, no, odmycia naszyń, a to co to jest, chyba, że to jest coś śmiesznego, bo widzę, że tu bardzo dużo osób czeka. Refrigerator, no ja się nauczę, kuźwa, 1000 słów, refrigerator, dobrze napisałem, lodówka. Co byś wolał, jeść tylko reheated leaf, leftovers for the rest of your life, pay to eat over stand every meal to the rest of your life. Resztki jakieś, żeby jeść do końca swojego. Nie, no to ja wolę sobie w restauracji, kuźwa, no trudno, wybuli się trochę hajsu, ale przynajmniej zjem normalnie, nie będę jakieś resztki. Na czym ja, kuźwa, masę bym zbudował, goddammit. Have it always be day, have it always be night. No to już dzień czy noc jednak byś wolał. Znaczy to zależy pod jakim kątem patrzymy, tak? Ja lubię ogólnie dzień, jest fajnie jasno, jakieś tam czasami słoneczko czy coś. W nocy też jest fajnie, wiadomo, kluby, te sprawy, no dajmy dzień powiedzmy. To są nietoperze, to nieważne, to się nie liczy. Zostać wysłany w kosmos bez wystarczającej ilości tlenu, oś ty w mordy kopane, być rzuconym nago... O Jezus Mario! Pit to jest gniazdo bodajże, o ile dobrze tu rozumiem, ale śmiercionośnych szkorpionów, żeby być rzuconym nago... What? To chyba tylko kompletny chory człowiek by wybrał coś takiego. To już wolę być w kosmosie, trudno. Zabraknie mi tlenu, zobaczę sobie przynajmniej jak kosmos wygląda. Przeżyję przygodę, nie? Kurde. No 32% osób jest, naprawdę widzę, kurde, no... Hardcore, nie powiem. Jeśli, no, jesteś w... czy tam grasz w horrorze, dobra, powiedzmy. Co byś wolał? Be thrown into a snake pit, czyli być rzucony w gniazdo węży. O nie, pff, dol, wolę węże w piździet, dajcie mnie spokój, z żadnymi pająkami, nie. To już kurna lepiej już w tym kosmosie by było zostać, nie? Naprawdę, to nie. Dobra, co byś, nie, would you rather never, would you rather? Czyli, co byś... Nigdy, co byś nigdy nie wolał, co byś wolał? What? No odwrotnie po prostu, czego nigdy byś już nie chciał jakby więcej robić, czy coś takiego. No i ważne, dobra. Play video games again, no ale myślę, że jednak no słuchanie muzyki, sorry, bo no, muzyka to jest całe życie już. Dla muzyki mógłbym poświęcić faktycznie gry, no niestety, no taka prawda, kurde, no. Dobra, co byś wolał? Zjeść 5... W ogóle ty, ja sobie nie wyznaczyłem żadnego limitu czasu tak naprawdę. Ja odpowiem na kolejne pytanie tak naprawdę. Czas leci i ja nawet nie wiem co... Nawet nie wiem, ile już pytań w ogóle odpowiedziałem. Można i odpowiadać, to nie ma końca tak naprawdę. A jeżeli będziecie chcieli w przyszłości taki odcineczek, no to łapeczka w górę, komentarze, wiadomo, bla, bla, bla. I jedziemy dalej oczywiście. Dobra. Five course meal in front of... ojej, 5 jakby pełnych posiłków frontem do głodujących dzieci. Steal the bucket from 5 Salvation Army Santas. Dobra, ciul, wybieram to. Nie wiem, nie rozumiem tego. To jest...
tak nieraz do dupy napisane, że naprawdę ciężko mi to zrozumieć, szczególnie, że rozumiem co drugie słowo. Nieważne. No okej, okay. Co byś wolał? Bić? Bić, tak, bić, kuźwa. Dużo palić albo dużo pić. Ciul, zostałby pijakiem, nieważne. Co byś wolał, być Cinderellą, czy być Arielą? Nie oglądałem tej bajki, nie wiem, o ile to dobrze kojarzę, że to jest bajki, nieważne. Co byś wolał, make out with Gollum? Nie. Okej, okay. Hook up with Beetlejuice from the movie, czy Beetle... What the fuck to jest? To kurde jest! Boję się go w ciul. A może ten pan będzie miły? Dobra, to tyle na dzisiaj tego chorego shitu. Jeżeli będziecie chcieli więcej z tego odcinku, tak naprawdę, to możecie łapeczkę w górę jak najbardziej zostawić, wbijać oczywiście na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie. Ja się z wami żegnam, no naprawdę dziwne niektóre pytania, niektóre trochę niezrozumiałe, ale myślę, że i tak część z was się przynajmniej dobrze bawiła. Tak więc tyle ode mnie, bicuś dla was, trzymajcie się, no i cześć.